Siemanko, tutaj Goldmański, a to jest 11 już odcinek serii A Plague Tale: Innocence. Zaczynamy. Żyjemy. Wielki Inkwizytor Vitalis również pragnie zdobyć księgę Sanguinis Intera, ale Amishi udaje się ją wykraić tuż sprzed jego nosa. Pomaga jej Rodrik Młody Kowal, którego Amishi uwalnia z rąk Inkwizycji, razem zwracają z księgą do Chateau de Ombreuil, czyli eliksir dla Hugo jest już, powiedzmy, w trakcie przygotowywania. No i ta Inkwizycja jednak będzie nam chyba przez resztę gry już siedziała na plecach. Chciałem powiedzieć coś innego, chciałem powiedzieć o tej dolnej części pleców, ale... So you succeeded? Here. Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. Tygodnie później. Grudzień 1348 rok. A więc mam do czynienia z XII wiekiem, pamiętajcie. Nie. Przeliczę w drugą stronę. XIV wiekiem. Are you all right? It's nothing. Tell me. This door. Have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Let's go take a look. This, at least, I know how to do! No cóż, nasza koleżanka otwierała drzwi w troszkę inny sposób. Well, that was... efficient. Bardziej konwencjonalny. Almost painless. Come on, let's go. Whoa. Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust? No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Myślę, że jak najbardziej. Let's see where this leads us. Oh, the courtyard. It's a shortcut. Dziedziniec, mnie interesuje w danym momencie coś innego. Mamy stół do craftingu. No i mamy coś, co w końcu będziemy mogli ulepszyć. Z Alchemii pojemniki i akcesoria, ale myślę, że zainwestujemy sobie teraz w ostatni... sprzęt, po prostu sprzęt. Zainwestujemy sobie sprzęt, bo już całą resztę mam odblokowaną na drugim poziomie. Właśnie brakuje nam teraz tego ostatniego sprzętu. A mi się nie potrzebuje warsztatu do ulepszenia swojego wyposażenia, czyli teraz w większym stopniu będziemy w stanie już ulepszać sobie ten cały nasz ekwipunek, już nie korzystając ze stołu do craftingu, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to nam coś powinno dać. Akcesoria na poziomie drugim mam też do odblokowania i zdaje się, że mam też taką ilość materiałów. Zwiększa tempo wytwarzania amunicji. No i to jest całkiem dobry pomysł. Dobra. To by było na tyle. Już nic więcej nie jestem w stanie ulepszyć, ale zanim pójdziemy dalej, ja sobie spojrzę tylko szybko na ten mój magiczny krąg. I... czy odblokowały mi się jakieś opcje? No nie. Cały czas jestem w stanie wytwarzać to samo, tylko teraz troszkę szybciej. Ale dobrze myślę. Tu mamy drabinę. A fresco. It's strangely familiar. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Oh no. I'm coming! Co się stało z Hugo? I'll call you! Come on! O rany! O rety, dobra, biegniemy.
I'm here, Lucas. Ta ścieżka dźwiękowa w tyle również nie napaja nas optymizmem. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Ciekawe. Teraz naprawdę będziemy się wracać do domu, żeby zrobić pożytek z tej księgi, bo wygląda na to, że naprawdę pomimo tego, że spędziliśmy tutaj 3 miesiące, cały czas stoimy w miejscu. Melly, you found him. More. Yes, he is alive. But yes. Amicia, we came because, well, yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. And I heard her name. Beatrice Storrum. Mother is alive? She's alive? You managed to get Arthur out? It wasn't simple, believe me. So you could... Forget oh, kurde. I was nothing. She's too important to the Grand Inquisitor. He questions her a lot. They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? No, za późno. Hugo! Z drugiej strony nie widzieliśmy, czy ona zginęła. Widzieliśmy tylko... miecz, który przechodzi przez drzwi, zakrwawiony miecz. To my home. Now. You go. We'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear. This time we will heal you. All right. I'll get the sanguinis itinera and some potions, and then we'll leave. Kolejny krótki rozdział. Bardziej pogadankowy, ale myślę, że będziemy to kontynuować. Wiecie co? Mógłbym zdecydowanie w tym zrobić w momencie cięcie, ale myślę, że to nie jest odpowiedni moment, biorąc pod uwagę to, jak fabuła nam się rozwija, także spodziewajcie się dłuższego odcinku tym razem. Amicia, you're going to be alright. Yes. It's just strange to be back. Let's go. I never thought I'd come back here. Not so soon. We find the potions and we leave. We might even get home before sunrise. Fine by me. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. It's the end of the old world. If that's true, how come you're so calm? Dobra, wygląda to, że musimy iść tędy. Look, the standard of the Inquisition. Are they still there? Let's be careful. No jednak wygląda na to, że tak. Ale zrobiło się naprawdę całkiem klimatycznie, zimowo. Całkiem fajnie. No dobra, mieliśmy sztandar inkwizycji. Pień? Pień? Który pień? Pień. Jest gdzieś tutaj pień. O, no oczywiście. Dlaczego nie wziąłem tego pod uwagę? Don't fall. Mamy nasze przejście. Look out, Lucas. What the? Co się dzieje? I don't know, but I don't like it. Szczurzy wir. They're not even paying attention to us. A mating dance, perhaps. Some animals have very strange rituals. There's a difference between strange and terrifying, Lucas. But why? They're still animals. I'm starting to have doubts about that. Lucas, we'll deal with that later. Come on. There must be a reason. No to jest interesujące. To jest kolejny szczurzy wir. Ja pierdzielę.
No ładnie. Oh, there are so many of them. When Hugo and I ran away, I remember something attacked the gods. I think it's thanks to the rats that we were able to escape that day. I see. This must be one of the first places they came from. But it doesn't explain their behavior. Czy na dobrą sprawę? Jesteśmy w pierwszym z miejsc, z których te szczury wyszły i one już tutaj osiągnęły kolejny etap swojego rozwoju. Ciekawe. To teraz w stronę ja powinienem iść. Nie wiem, spróbujemy górą. No i nieciekawe te czasy. Dlaczego nie mogę tędy zeskoczyć? Naprawdę? Dobra, ale jest też jeszcze jeden sposób. Jak możemy to zrobić? O Boże, jakie lagi! Dobra, tych szczurów chyba już się pozbyliśmy. Nice. More rats. The domain is straight ahead. O kurde! Najgorzej, dobra, dawaj, dawaj, szybko, Ignifer. Mam go? Mam go. Jak ja teraz powinienem przejść? Co prawda udało nam się zapalić to palenisko. A co tutaj? Ciekawe. Mamy co najmniej dwie skrzynie, które wyglądają na takie fajne skrzynie. O, lera. Jakbym miał Luminosa, czyli to zaklęcie, które zabiłoby te szczury, no to wówczas może i tak. Na ten moment nie mogę tego wytworzyć, bo nie mam wystarczającej ilości materiałów. Dobra, spróbujmy wejść do środka. O, proszę. Closed. There's a chain on the other side. Wait, the lantern. They must have used it to get their troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Mogę go tylko przesunąć w tym miejscu? O, nie mogę tego zrobić bardziej. Dobra, jest zamknięty z drugiej strony. Aha, dobra, on nas oświetla tak długo, jak my idziemy. Powinno się udać. Okej, idealnie. Po prostu muszę to rozwalić kamieniem, ale dobrze rozumiem. Thank you. O, a to co? Episangius. Idealnie. Dobra, teraz rozumiem, że musimy przejść dalej. Cholera, tam były te skrzynki, które naprawdę chciałbym dostać, ale będziemy musieli sobie je odpuścić. Someone help me. The rats. You tell me how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of it. Chyba nie. No, dobra, on sobie jeszcze będzie żyły, my go zostawimy. Tak czy inaczej, potrzebuję Ignifer. Kurczę, rzeczywiście szybciej teraz można to wytworzyć. Że aż tak, to nawet bym się nie spodziewał. Kurczę, jak mam przejść dalej? Jak ja mam przejść dalej? Tego nie wiem.
Może muszę coś zrobić razem z tym wozem? Nie jestem do końca pewien. Ciekawe. Nie, zjedzą mnie. Weź, podnieś to. Dobra. Ale było blisko. Kurczę, to światło tutaj no nie sięga, no po prostu... Aha, dobra. Spróbuję jeszcze jednej sztuczki. Przyciąga szczury z otaczającego obszaru. Dobra, może to zadziała. My wtedy przebiegniemy. Dobra, lecimy. Kolejny! O, proszę. Who the hell are you? The daughter of Robert and Beatrice de Roon. Oh, no. Please. Please have mercy. Shut up. I'm leaving you to your fate. Dobra, mamy przejście. No, jednak może uda nam się zdobyć jakiś ciekawy lód. Co to mamy? Co to mamy? Saletra, alkohol, skóra. Idealnie. I stół do craftingu. Tylko tutaj nie mogę niczego już wykonać. Właśnie, jeśli chodzi o wytworzenie, nie. Jednak to nie pójdzie tak łatwo. Dobra, teraz musimy się dostać do bramy. Mamy niewiele czasu i nie mamy żadnego innego źródła oświetlenia. Dobra, musimy chyba zastosować tą samą taktykę co poprzednio. Dobra, biegniemy. Jednak nie. O rany! Naprawdę! Dlaczego? Przecież to się miało udać. Nie wierzę. Biegniemy. Jeszcze to nie interesuje. Dobra, mamy przejście tędy, o rany boskie. Ale w sumie to nam niewiele daje, to jest po prostu przejście. To jest przejście do miejsca, w którym mamy jakieś luty. Nie wiem, czy to jest na tyle interesujące, ale warto chyba sprawdzić. Dobra, spróbuję te szczury odciągnąć gdzieś na bok. Powiedzmy tam. Co? Wiesz, to jest chore! Dlaczego to nie działa? To zaklęcie jeszcze działało, one i tak poszły w moją stronę. Przecież to jest nienormalne. Nie wierzę, fail za failem. Przecież to nie ma prawa bytu. Masakra. Co to ma być? You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. Nie ściągnęło to tych szczurów. To na pewno nie wszystkie. Dobra. Tutaj możemy mieć kolejny problem. The daughter of Robert and Beatrice de Roux. Oh no. Please. Mogę wytworzyć luminosę. Dobra, teraz to się może udać. I'm leaving you to your fate. No okej. Dobra, nie jest tak źle. To już udało nam się zaliczyć. O Doris. 4 sztuki od razu. Dobra, przechodzimy. Ale czasami irytuje ilość błędów w tej grze. Nagle okazuje się, że Odoris nie działa. Dobra, tutaj standardowo, tak samo jak poprzednio, nie jestem w stanie już niczego więcej wytworzyć.
Ewidentnie musimy się dostać do tamtych drzwi. Tylko że ewidentnie nie mamy na tyle dużo czasu. A nie mam też żadnej pochodni, którą mógłbym podpalić w tamtym miejscu. Nie podoba mi się to. Dobra, co tutaj jeszcze mógłbym zrobić? Jedynie Odorys, może zadziałać. Żebyśmy zdążyli, dawaj. Przecież to jest nienormalne! Naprawdę? W momencie, kiedy otwieram tą bramę, ten czar, to zaklęcie, ta mikstura przestaje działać. Dlaczego? Wiesz, ona normalnie powinna działać przez kilka sekund. No tam nie upłynęła może nawet sekunda i w tym momencie niewiele mi to pomogło. Tak czy inaczej, no... No nie wiem, masakra, nie? You executed my family. You deserve a payment. Cholera, stoimy w jednym miejscu. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. Czy jest coś, czego ja nie widzę? Nie mam tutaj naprawdę niczego, co mógłbym podpalić. Może być tak, że są gdzieś jakieś kiki, patyki, których mógłbym użyć. I'm leaving you to your fate. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się. Dobra, jeszcze raz wytworzę sobie Luminosa. Już teraz nie mogę tego zrobić. Już teraz nie mogę. Cholera. Niedobrze. Dobra, niech one sobie pójdą. Nie wiem co, słuchajcie, nie wiem co naprawdę mam zrobić w tym miejscu. Jest to trochę kłopotliwe, no bo gra się kurde zepsuła. Ja chcę przejść do tych drzwi i w tym momencie, kiedy wchodzę z nimi razem w interakcję, zaklęcie przestaje działać, co jest dla mnie niezrozumiałe. Kurczę, musi być jakiś sposób, nie? To jest niemożliwe, musi być jakiś sposób. Może jakoś będę w stanie je odgrodzić? Nie wiem. Mam jeszcze jeden pomysł. Może zadziałać. Dobra. No to szczury mają pożywkę. No i teraz się jeszcze rzucę po swoje luty. Tylko że mi dosięgnęły, o Boże, kurde, nie chcę już tej sceny powtarzać. Uwierzcie mi, że nie. Dobra, pięknie. To już mamy i możemy iść dalej. No, w sumie... To już nie było takie oczywiste, że trzeba tego gościa zabić. Ale jednak koniec końców wpadłem na to. Co się często nie zdarza. Is this real? My home. Is that a body over there? No. No, please. Amicia, we can stop. Find another way. No, I have to see. Is he your father? O rany. What are they doing? Co? Do diabła. Co tu się dzieje? Dlaczego one wytworzyły jakiś krąg koło ciała mojego taty? Wystrzelnij fers krótko szurów, aby je zniszczyć. Naprawdę mogę coś takiego zrobić? Tylko w które skupisko? Aha, dobra. Keep
Mam cały czas w nie strzelać? We have to find shelter. Where do you suggest we go? They're everywhere. You prefer to stay here? I won't last long like that. Enough! Stop! Kolejni. Zaraz mi się ignifery skończą. Co ja mam dalej zrobić? Wow. Is it over? I think so. You saved our lives. We'll celebrate later. We need to get to the chamber. It's that window up there. You should take the torch. Dobra, dawaj tą pochodnię. I'll lead the way. Thank you. O rany boskie, idziemy. No w sumie, wiecie co, to ma sens, no bo z jednej strony Hugo jest przecież też dzieckiem naszego taty. Dlatego coś tutaj ma straszny związek z naszą krwią. I też myślę, dlatego nie bez powodu te szczury się gromadzą wokół ciała naszego taty. Nie bez powodu. O cholera. Nie bez powodu wysypał tutaj w takiej ilości. Yes. The guards were eaten alive. He wasn't. Why? There must be a reason. If only I knew. Great break. Its aftershocks continue to ripple through time. Yes. They're avoiding them. What on earth is going on here? Co? Przecież to jest sprzątaczka. Dlaczego jej nie dotknęły? Yes. From his days fighting alongside King Philip. He was a great knight. Then he won't be forgotten. Here we are. It's up there. Climb up. I'll help you. Yes, of course. Dobra, na całe szczęście tutaj już nie ma szczurów, a jednak. They're going towards his room. One wędrują cały czas. Wielka migracja szczurów! O kurde. Potions for Hugo must be in there. Lucas, those pots? Simple infusions. Not strong enough. There must be others. Dobra, rozumiem, że musimy się dostać do pracowni naszej matki. Dobra, ta drabina prowadzi donikąd. So, może tędy. This is it? Yes, it's Hugo's room. Let's go. There are other pots. Everything's like it was before. No, that's not it. Neither's this. No. Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No. It's not here. Still no luck? No. These are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else. Another place. Another room. Not that I know of. You can't just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius. He built his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also... She told me nothing. I never but saw her. But that's it. Isn't there a place? Where she didn't want you to go. I don't know. Some place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins? Yes. Definitely an idea from an alchemist. Exactly. Brzmi logicznie. The garden. Let's go. Dobra, udajemy się do ogrodu. Dlaczego ten pokój jest nietknięty? No bo to jest pokój Hugo. I no teraz już mam wrażenie... Have they gone? No, they're regrouping. You mean... Przegrupowują się naprawdę? Mam wrażenie, że ta cała plaga ma duży związek. Ignifer. Właśnie z naszą krwią i z naszą rodziną. Cholera. Okej, czy tak to będzie wyglądać? Tutaj już byliśmy. Nie. To długo czekałem.
Zastanawiałem się, w którym momencie powinienem ruszyć i przede wszystkim, gdzie powinienem ruszyć. W każdym razie na pewno musimy opuścić ten dom. Dobra, cholera. Trzeba się ogarnąć. Idziemy dalej. Tutaj, Ignifer. Jest. W sumie niepotrzebnie rzuciłem, on to zrobił za nas. Dobra, ruszamy. O rany boskie, co tu się dzieje? To już nie jest zwykła plaga, to są jakieś chore rzeczy. Get a move on. They might come back. I'm scared out of my skin, Misia. I'm here with you, but we have to keep moving. We have to keep moving. Czy mogę to podpalić? Nie, w sumie nie. I w sumie po co, to też nie wiem. Chodźmy stąd. Good Lord, it's even worse than I thought. Everything is dead. Where are the bars? Over there, at the other end. We have to get through that. But how? I know. We'll. O rany, naprawdę. A flower. Intact. A sink foil, I think. Hugo wouldn't have wanted us to leave it here. To był ten kwiat, który na początku gry dotknął Hugo, pamiętacie? Niewiarygodne, co? Dobra, tutaj jest pochodnia, jesteśmy bezpieczni. Tylko teraz którędy? Teraz którędy, dobra, tam jest siano. O nie, 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 podpal to! Oh shit! Ale te ignifery szybko mi się kończą. Najgorzej. Jeszcze nie trafiłem, co? Come on, come on! Don't miss! Thanks for the help! Biegniemy. Kolejny punkt. Dobrze, znajdujemy te wszystkie przedmioty, dzięki którym możemy wytworzyć trochę tego więcej. O kurde! Wait, the cart. We can relight the fire and push it. No. I'll light it and you push it. What? All by myself. Dobra, wóz wozem, ale tutaj jest coś, co może mi się przydać, słuchajcie. Chciałbym tego spróbować. Ej. Dobra, zrobimy inaczej. O Doris. Niech one sobie pójdą na razie w innym kierunku. Powiedzmy, nie wiem, tutaj, cokolwiek. Jako, nie, to nie działa. Jest ich za dużo. Jak mu się dostać tego wozu? To jest ciekawe. Pewno jest jakiś sposób, bo gdyby nie dało się tam dostać, to zapewne nie byłoby tam tych lutów, które widzę z daleka. Kurde, naprawdę nie ma tutaj niczego. Chyba, że czegoś nie wiem. Ignifer, Devorantis, Odoris, cholera. Nie mam jak tego zrobić. Naprawdę. No nie przebiegnę. No nie przebiegnę. Boże, jestem w złym miejscu. Tak, dało się tam przebiec, ale będąc trochę wcześniej, mam wrażenie. Dobra. Na razie nic z tym nie zrobimy. I muszę więcej igniferów wytworzyć. Dobra, od razu. Kolejne cztery. Come on, Lucas. Let's go. We'll be. Come on, make an effort. An effort. Don't forget I spent my life in a cellar. The ground is vibrating. You feel it? Yes, they're coming. Poważnie? Get near. Listen, if you want to take my sling. Co? Nie mogę podpalić! Nie mogę tego podpalić, naprawdę! Rzuciłem dwa razy! Widocznie nie trafiłem w palenisko po prostu.
I don't believe it. O cholera. Like a river. A river. To musi być żart. It's the only way to get to the bath. Wait, the cart. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What? All by myself. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? Come on, Lucas, let's go. Dobra, pchajmy to. Ja się muszę przygotować. Mam Ignifer, dobra, mam całych 6. Wziąłem od razu więcej na zapas. Wiem, że zaraz pojawi się, kurde, tornado z szczurów. Będę musiał chyba je zlikwidować, zanim podejdzie bliżej. Bo jak będzie za blisko, to po prostu ugasi ten ogień. Dobra, chyba właśnie tak to działa. Kolejne. O nie! Już były blisko. Kolejne. O, w dupę węża. Ile ich tu jeszcze będzie? Gdzie? Gdzie kolejne? To. O, tutaj! Na ostatnią sekundę. O rany. Dobra, wytworzyłem kolejne. Wszystko już mi się zlewa razem z tymi szczurami. Teraz musimy biec. Chociaż nie, miałem wrażenie, że to z górki zjedzie, tak jak zawsze to się działo. Dobra, już nie jesteśmy aż tak daleko. Teraz się boję, że zajdą nas od tyłu. Nie wiem, czy to jest możliwe, dlatego wolę na wszelki wypadek sprawdzić. Dwa naraz! O kurde! Dobra, mamy to. We made it, Lucas. We made it. Thank you, Lucas. You see? You're pretty tough. Yes, but I don't think I'll ever walk again. Oh, come on. I don't know what my mother hid under there, but you don't want to miss it, do you? Oh no. Co tu się dzieje? Let's go. Wcześniej ta plaga mnie przerażała, ale to co zobaczyłem tutaj. Lucas, this is it. This is where I saw my mother die. But Arthur said she is still alive, didn't he? Yes. But this is poor Lambert. He must have taken the hit instead of her. She is still alive. Oczywiście. To są te drzwi, przez które widzieliśmy wbijający się sztylet. Zakwebrony sztylet. W sumie wcześniej za tymi drzwiami stała nasza matka, także było to logiczne, że to właśnie ona zginęła. Ale wygląda na to, że nie. Te doniesienia o tym, że jednak nasza matka pozostała przy życiu, mogą okazać się być prawdziwymi informacjami. My mother never wanted me to come down here. She said it was dangerous. Dangerous for her, I bet. You never found anything? No. And I was really good at searching. No, to jest chyba to. And you're not a child anymore. We'll find it. Let's push this. Very well. Co? Ja pierdzielę, nie wierzę. Właśnie odgrodziłem drogę szczurą, nie? Po prostu lepiej zrobić nie mogłem w tym momencie. Superaśnie. Właśnie ta skrzynia, kurczę, ona nas broniła od tych szczurów. Od ich wejścia do środka. Dobra, mam wrażenie, że najpierw muszę coś zrobić. Lucas, look, it looks like the bite. A Roman fresco.
It looks like Justinian's plague. Laurentius told me about it. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the 6th century. Lucas, these baths were built by a Roman governor in the 6th century. This fresco isn't here by chance. Neither are we. No, okay. Coraz lepiej. Do tej pory ta fabuła toczyła się dość tak normalnie i cały czas wiedzieliśmy, że coś jest nie tak z naszym bratem, że ta plaga jednak przyszła tutaj sama z siebie, ale jednak te dwie rzeczy są, okazuje się, bardzo ściśle powiązane. Ratsimisia, if you brought them on the other side of the light, you'd be free to continue. No, w sumie racja. Czyli co, muszę to ugasić? Extinguish! Ona sobie teraz stąd pójdą, mam wrażenie. Chociaż nie do końca sobie stąd pójdą. No wiem, że lampa! A dlaczego one nie idą? Naprawdę? Dobra, zgasiłem lampę. Dobra, teraz robimy coś takiego. Cholera, trzeba wykonać dużo akcji, żeby nam to się udało. A może w końcu się powiedzie. Help me push. All right. Ignifer. Szybko, szybko! Nie, zjedzą go! Poszły sobie! Ja pierdziel, ale było blisko. Idealny timing wręcz, mógłbym powiedzieć. Dobra, ciśniemy dalej. So this is the sudatorium. The Romans came here to sweat with the steam. Yes. It was. Oh look, the sculptures. What? Alchemical animals, putrefaction, purification, amalgamation and sublimation. The symbol in the basin represents putrefaction as well. These symbols used to fascinate me. There are more in the other two basins. Three symbols, four sculptures. There's a fire under that one. So we can probably light the others too. There must be a way to get to them. Ciekawe. The toad. As ugly as ever. The swan. Łabądź. Imposing and graceful. Lucas, another fresco. A pregnant woman. But that's not all. Look, next to her. It's some sort of alembic, right? She's an alchemist? Exactly. Alchemy has often been compared to impregnation and the crucible or kiln to the uterus. Or maybe she's just a pregnant alchemist. Not just. This temple is your mother's. And it's not just a coincidence that this is a woman. It's an important place. You're probably right. So? The lion. Oh, Leon, my darling dog. The snake. It gave me a few nightmares, that one. There, near the symbol. The slabs have caved in. I think you can get past. I'll go down. Stay here. All right. Rzeczywiście, jest tutaj jakieś przejście. Oh, great! Hey, what does it look like down there? A nest! They're all around me and I can't see a thing. Teraz w którym kierunku powinniśmy się udać? Good question. W sumie to nie mam bladego right. pojęcia. Let's go. Ale pójdę tędy. And how do you intend to do that? The light. Good luck. O nie, zaraz spali mi się ten patyk. Dobra, wracam. Wracam, może nie zginę. O ja pierdzielę, dobra. To nie była dobra droga. Próbujemy teraz w prawą stronę. Nie chcę ginąć, nie chcę ginąć bez sensu. Dobra, teraz spróbujemy tędy. Nie! Nie, spacja! Alright, I'll carry on. Jest! Kolejny checkpoint.
Powinno się udać teraz tędy. Nie, tutaj nie ma przejścia. Dobra, musimy spróbować tędy. Okej. Też nie? To jest chore! Dobra, wiem, już musimy przeskoczyć przez ten próg. Czy co to jest? Dobra, lecimy. Jest. I have to get out of here. You're nearly there now. Thank you, Lucas. Keep talking to me. Tylko które ja mam teraz wyjść? Mam się cofnąć? Dobra. Spierdzielam. Ewentualnie mogę wrócić tędy, ale nie mam też pewności. Dobra, jak nie tędy, to niektórędy. Dobra, chyba dotarliśmy. Czyżby? Dobra, gdzie jestem? Dobra, jestem koło przejścia na górę. Chyba się udało. Decomposition, purification and sublimation. Toad, swan and serpent. So our friend the lion is hiding a secret. Tylko nie mów, że nasz pies też nazywał się Lion. Nie bez powodu. Needs mouth, perhaps. Help us, mother. Go on. You discovered her secret, Amicia. You've earned this. Tajemne przejście. Save your ammo. I'll take care of it. So, what do you see? Complementary products, stabilizers, reagents, noble materials, vastly superior to what we saw in the bedroom. This is it, Amicia. Good. Good. Myślałem, że to już były szczury. It's handwritten by a mother. Tried a new transformation, but the elixir is incomplete. The torture to carry it disappears. Leading my son in the darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's another fresco. A child in the arms of its mother. But these marks on its torso, Lucas. The prima macula. But this fresco is at least 8 centuries old. So? This has happened before. But how many times? Hugo jak nic. Sanguinis itinera. The voyages of the blood, the macula travels through history. It's already changed the world. To jest 12 wieku, a freski pochodzą z 4. 8 wieków, 800 lat w tył. To zostało przepowiedziane. I think we found it. Open it. All right. O rany. Lucas, look, advanced crystallization. Blue-green edging? Substance clear? What? Lucas? Amber fragrance. Amazing. Spit it out. What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress, but she didn't have time to finish it. You mean the same cure that you... Yes, without the book. It's incredible she was able to get this so far. So perhaps we can use it ourselves. With the book and my preparation, I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. Why didn't she tell me?
I would have understood. I would have... Ow! Co? I would have done the same thing, Amicia. She was an alchemist, and, you know... Już myślałem, że zbił ten eliksir. Doesn't she? No, no, not now. How are we going to get out of here? Forget it. Just finish the cure. I'll hold them back. Super. I don't believe it. Why now? Lucas, we have to get a move on. I'm reading. Od razu robię sobie z 20 igniferów. She found the torch, but she didn't know how to light it. It doesn't make sense. Unless what have you done? She was looking for the missing element, but the book says you must empty the vessel for the spirit to fill it. Your mother was mistaken. We must not add, but subtract. Find me some macerate while I prepare the mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? Macerat? Where do I find it? In the pharmacopoeia. To jest kurde macerat. On my way. Naprawdę? Laurentius used to say, calm the beating of your heart, which is the wish of the heart. Przy tam nie dojdzie. So calm yourself. Dobra, Odoris. Cholera. Chyba nie mam wyjścia, co? No naprawdę? Kolejne tutaj. Ja tam nie dojdę, one mnie zjedzą. Przecież one tutaj chodzą. It isn't funny. Let's see. Lucas, this mechanism, it's the same as the one at the Chateau d'Ombrage. If you ask me, no tego się nie spodziewałem. A więc jednak, może być tak, że mi się uda. The curtain, it's there. There are too many. There are too many pots, Lucas. I don't know which ones are which. Find the one that really stinks. Everything stinks. I'm not. What's that? No idea. It doesn't smell of anything. Znasz takie, które śmierdzi? No, there must chyba be nie. Worse than that. That doesn't smell good. Oh, but it doesn't smell that bad either. Oh, come on, I'm... Oh, Lord. Oh, that is absolutely... Oh. Dobra, chyba chodziło o to. They're coming back. They're regrouping. O, super aśnie. Oh, shit. Keep going. We're nearly there. I'm coming. Tutaj już było grubo. Nie mogę teraz tym kręcić? No w sumie nie mogę. Put it there. Right. Let's awaken this phoenix. Gently. Stop shaking. No time to waste anything. O cholera, kolejne. 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 Slight alteration, you. Good, but not enough. You said you had to filter something out. So why you still adding? Znowu cztery ignifery. Ja pierdzielę, nie? The bridge, Amicia. You have to clear a way to the stills for me. All right then. Let's get to those stills. Dobra, droga do destylatorów już się robi. Jedziemy. Chyba wiem, jak on to zrobić. Nic z tego. Jedziemy dalej. Gdzie oni są? One są. Szczury, dobra. Daliśmy radę. Lecimy dalej. Dobra, ona zasłania. Spoko. Time to get back to work. Oh, Lucas, don't do anything stupid. I know what I'm doing. I think so. At least, let him read. O, cholera. Just be careful. Szczurzy podczas. Lucas, watch out. Chyba nam się udało. Kolejni. Come on. Jest grubo, ja pierdzielę. Ludzie, co tu się dzieje? Wszędzie szczury! Jeżeli kiedyś myśleliście o plazę, to nie była plaga. To jest plaga.
Dobra, musimy się wrócić. Nie mam igniferów! O ja pierdziele! Poszli mi stąd! Jest! What's happening? I've done it, and it looks like they know. Well, let's not hang about. Then please, after you. Boją się mikstury? O kurde! Co tu się dzieje? Lucas, you did it. We did it. Laurentius, teraz tylko dotrzeć do Hugo. I'm proud of you. Thank you. I co dalej? At least we know for certain now. If the elixir is linked to the rats, that means there's a link to the carrier. Yes, but first things first. We have to save Hugo. Dokładnie. Czy to już jest koniec tego rozdziału? Mam wrażenie, że tak. Udało nam się zdobyć eliksir, walczyliśmy ze szczurzym tornadem, ale nie, jeszcze mamy cutscenkę pochodzącą z samego zamku. Ciekawe, co tam się dzieje. It's them! Our trainee alchemist has worked wonders. We have the elixir. I always knew you were a good one. Thanks. Come on, let's go see Hugo. Hugo, you're not sleeping? Hey, look! On już ma całą twarz w tej zarazie. Lucas made it. Hugo. It might be a little bitter. Never mind. Drink coś jest z nimi tak. Very good. So, am I cured now? Well, in any case, you'll soon be a lot better. Amicia. Will we never see mommy again? Oh, Hugo. I told you. She won't be coming back. No. And it doesn't hurt where she is? No, of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better. You'll see. Rozdział 12 za nami, 13 przed nami. Pauzujemy, robimy sobie przerwę. Za dużo się rzeczy dzieje w tak krótkim czasie. Ja jestem w szoku. Dobra, to zatrzymujemy, żeby nie było spoilera. Nieźle, co? Zdobyliśmy eliksir, ale najciekawsze jest to, że ta plaga jest bardzo stricte powiązana z Hugo. Ale nie tylko z nim, chociaż on jest nosicielem tej szczególnej krwi zarazy, ale też całą naszą rodziną, bo też nie bez powodu ten dom i ciało naszego ojca nie było tknięte w ogóle przez tą plagę, co jest zaskakujące. No dobra, w każdym razie ja wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku z Plague Tale Innocence. Był z moim Goldmański, na razie, cześć.